Dzień dobry, nazywam się Agata Lubowicka. Przetłumaczyłam dla wydawnictwa Marpress powieść Ulica Dzieciństwa duńskiej autorki Tove Ditlevsen i chciałabym opowiedzieć dzisiaj nieco więcej o tej książce. Przede wszystkim, jeśli chodzi właśnie o samą autorkę Tove Ditlevsen, to można ją określić jako kultową, ale zabrzmi to trochę dziwnie. Prędzej powiedziałabym, że jest to autorka ukochana przez wielu Duńczyków. Pochodziła z klasy robotniczej i w swojej twórczości bardzo nawiązywała do własnej biografii, do dorastania w kopenhaskiej dzielnicy Vesterbro, ale także i właściwie przede wszystkim ukazywała niuanse i subtelności właściwego kobietom doświadczania świata. Twórczość Ditlevsen przepełniona jest poczuciem niemożliwości zaspokojenia potrzeby, by wzorowo wywiązywać się ze wszystkich ról, jakie narzuca nam społeczeństwo. I ten światopogląd jest w dużym stopniu pochodną doświadczeń samej autorki, która czterokrotnie wychodziła za mąż, z czasem popadła w uzależnienie od leków i alkoholu, leczyła się psychiatrycznie, aż w wieku 58 lat popełniła samobójstwo. O olbrzymiej popularności Tove Ditlevsen świadczy fakt, że na jej pogrzeb przyszły tłumy mieszkańców Vesterbro, aby złożyć jej ten ostatni hołd. Ulica Dzieciństwa, o której dzisiaj chciałabym opowiedzieć, to druga powieść Tove Ditlevsen. Pierwsza ukazała się 2 lata wcześniej. Autorka debiutowała zbiorem wierszy zatytułowanym Dziewczęcy Umysł. Natomiast Ulicę Dzieciństwa wydała w wieku 26 lat, czyli mniej więcej jest to ten sam wiek, w jakim jest główna bohaterka powieści Ester pod sam koniec utworu. Do popularności Ulicy Dzieciństwa z pewnością przyczyniła się ekranizacja z roku 1986 z młodą Sophie Goebel w roli głównej, którą widzimy tutaj na zdjęciach. Z tej okazji, właśnie z okazji tej adaptacji, również piosenkarka Enel Linnet nagrała płytę z piosenkami, do których tekstu dostarczyły wiersze Tove Ditlevsen. Ta płyta również okazała się w Danii wielkim sukcesem. W ostatnich latach twórczością Tove Ditlevsen interesują się także czytelnicy zagraniczni, głównie za sprawą wydania w języku angielskim jej autobiograficznej trylogii, która ukazała się w serii Penguin Modern Classics. Przekładu dokonali Tina Nunnally i Michael Favala Goldman. Dlaczego warto sięgnąć po Ulicę Dzieciństwa? Poza tym, że ta powieść zaliczana jest do klasyków literatury duńskiej. Według mnie jednym z powodów jest to, że lektura Ulicy Dzieciństwa przyczyni się do zniuansowania naszego obrazu Danii i duńskiego społeczeństwa. Obecnie panuje powszechne przekonanie, że duńskie społeczeństwo to jedna wielka klasa średnia, bez wyraźnie zarysowanych różnic społecznych czy klasowych. I do pewnego stopnia ten obraz, choć bardzo uproszczony, jest słuszny, ale warto zdać sobie sprawę, że ta sytuacja jest wynikiem bardzo długiego procesu pewnej ewolucji i że w pierwszych dziesięcioleciach XX wieku rzeczy przedstawiały się zupełnie inaczej. Wrzuceni w powieściowy świat przenosimy się do początku lat 30. do kopenhaskiej dzielnicy Vesterbro, położonej tuż za dworcem głównym. Tytułowa Ulica Dzieciństwa nie ma nazwy. Można ją utożsamiać z Helbügel, miejscem, gdzie dorastała mała Tove. Obecnie Vesterbro to modna dzielnica hipsterska, ale w czasach, kiedy żyła Tove Ditlevsen, czteropiętrowe kamienice zamieszkiwała klasa robotnicza, wśród której zresztą także zaznaczały się wyraźne różnice, które widzimy też w powieści. Lepiej sytuowani mieszkali w kamienicach frontowych, ci w gorszej sytuacji materialnej w oficynie. I właśnie tam, w oknie na czwartym piętrze, spotykamy po raz pierwszy 13-letnią Ester. Ukryta w izdebce sypialnej siedzi na łóżku polowym i wpatruje się w okno swojej przyjaciółki Lisy, która mieszka w kamienicy frontowej. Wpatruje się w nie ze sercem ściśniętym dziwnym, niezrozumiałym smutkiem. Trudno powiedzieć w kilku zdaniach, o czym jest ta powieść. Według mnie przede wszystkim o okresie dorastania,
doświadczanym przez wrażliwą dziewczynkę z rodziny robotniczej, której oczami patrzymy na Kopenhagę lat 30. i 40. Należy przy tym podkreślić, że jest to doświadczenie kobiece, pełne niesamowicie subtelnej wrażliwości, pytań, na które nie znajduje się łatwych odpowiedzi. Według mnie najważniejszym pytaniem w tej powieści jest pytanie o to, kim jesteśmy. Bohaterka powieści, Esther, nieustannie je sobie zadaje, zastanawiając się, dlaczego nie jest taka jak inni. Inni, czyli na przykład ludzie z zamożnej klasy średniej, ale także jej towarzysze zabaw, koleżanki ze szkoły, a w późniejszym okresie osoby, które spotyka jako dorosła. Pytanie to z czasem ewoluuje w refleksję nad tym, w jakim stopniu kształtuje nas środowisko, przeżycia z dzieciństwa, to, co Mickiewicz nazwał krajem lat dziecinnych. Jaki jest zatem ten kraj lat dziecinnych powieści Ditlewsen, to dzieciństwo tytułowe, o którym mowa? Ubogie w czułość, choć nie do końca i pozbawione, pełne strachu, ale także poprzetykane chwilami radości, jak wtedy, gdy można się najeść dosyta drożdżówkami z poprzedniego dnia. Przede wszystkim jednak cechują je nieustanne próby interpretacji często niezrozumiałej rzeczywistości. Mimo że bohaterka żyje w innym czasie, innej rzeczywistości niż my sami, nurtujące niepokoje i uczucia są uniwersalne. Niekiedy wydają się wręcz znajome aż do zadziwienia albo bólu. Kiedy dom rodzinny, środowisko, w jakim wyrośliśmy, nas przytłacza, dusi i za wszelką cenę chcemy od niego uciec, jak pokazuje powieść, nie da się tego zrobić, jeśli nie chcemy zatracić siebie samych. I dlatego właśnie musimy wiecznie powracać na tę ulicę dzieciństwa. W wierszu o tytule Ulica Dzieciństwa Tove Ditlewsen ujęła to doświadczenie w niezwykle prosty i trafny sposób. Jestem ulicą twego dzieciństwa, rdzeniem twojej istoty. Jestem rytmem tętniącym we wszystkich twoich tęsknotach. Polecam Państwu serdecznie tę lekturę.